teraz przechodzimy do punktu głosowania do porządku obrad. Do punktu 7. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie programu Bezpieczny Kraków. Paragraf 1. Zadania powierzone na rok 2013 w zakresie programu Bezpieczny Kraków przyjęte uchwałą Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 20 września 2012 roku wprowadza się następujące zmiany. Wycofuje się z listy zadanie podmiotu zakup materiałów profilaktyczno-dydaktycznych, w tym zakup nagród w konkursie Prawo i Ty dla szkół podstawowych gimnazjów na kwotę 3500 zł, a wyżej wymienioną kwotę przeznacza się na główną rzecznik pod względem Jestem Bezpieczny, a na realizatora tego zadania wyznacza się Straż Pożarna. Lista zadań w zakresie programu Bezpieczny Kraków po zmianach przedstawia się następująco. Nazwa zadania. Punkt pierwszy. Zakup sprzętu osobistego dla dzieci oraz edukacyjnego toru przeszkód, czyli tarcze nalewowe, tunel, płaska drewniana, ściana, stanowisko węzłów, pasy stopowe i hełmy, 5500 zł. I w punkcie drugim druk książeczki pod tytułem Z nimi jestem bezpieczny, kwota 3500 zł i realizatorem będzie Straż Miejska. Następnie zakup alkotestera, akumulatorów ładowarkami. Testów do wykrywania marihuany, kwota 2900 i realizator policji. Razem na te zadania mamy kwotę przeznaczoną na 6900 zł. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z opóźnieniami i braku możliwości druku wymienionej książki w roku 2013 przez Straż Miejską zarząd zaproponował powyższą zmianę. Tutaj chcę powiedzieć, że no nic dodać, nic ująć. Pieniądze były przeznaczone na to zadanie w ubiegłym roku. Co prawda ostateczny kształt tej książeczki pojawił się bodajże na początku lipca, no, teoretycznie było 2 miesiące, ponad 2 miesiące, ponad 2,5 miesiąca czasu na to, żeby ogłosić przetarg, wydrukować tę książeczkę. Straż, nie wiemy z jakiej przyczyny, tak zwlekała, że 12 września, jak Państwo wiedzą, prezydent wydał zarządzenie o wstrzymaniu podpisywania jakichkolwiek umów, wydatkowania środków finansowych, gdzie nie było podjętych zobowiązań i nie udało się tej książeczki wydrukować. Przewodniczący tego zespołu Bezpieczny Kraków zaproponował, żeby realizatorem w tym roku była Straż Pożarna, dlatego że oni mają uproszczone procedury i do pewnej kwoty mogą zamówienie składać z wolnej ręki, czyli będzie szybko, sprawnie, jest taka nadzieja. Tak jak wcześniej tam przyjęliśmy uchwałę, dokładamy z priorytetów prawie 1000 zł. Tak? Tak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Opinia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa? Przyjdzie przewodniczący. Bardzo proszę Panie Marcinie, żeby... Opinia pozytywna. Dziękuję, Marcinie, ale zapraszam, bo będziemy głosować bardzo ważną dla Komisji Bezpieczeństwa uchwałę. Czyli jestem, otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych, zamykam dyskusję obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Panie Arturze, bardzo proszę, za sens i za Pana Łukasza o przewrócenie głosu. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podjęcie ręki do góry, a Pana Autora o przewrócenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy VI przyjęła uchwałę.